spotykamy się już po raz 13. To 13 Dzień Bezpiecznego Internetu. To święto w ogóle w swojej całej naturze jest międzynarodowe. Ono było w 2004 roku zainspirowane przez Komisję Europejską. Na początku obejmowało tylko Europę, a dzisiaj bierze w nim udział ponad 120 państw na świecie. Zachęcamy szkoły, instytucje, organizacje w całej Polsce do organizowania lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Do organizatorów takich działań wysyłamy materiały edukacyjne, scenariusze zajęć, filmy edukacyjne, animacje. Dzięki temu odbywają się lekcje, prelekcje, lokalne kampanie społeczne. W zeszłym roku to było ponad 1700 inicjatyw w całej Polsce. W tym roku już mamy ponad 1400, a zgłaszać się można do końca lutego. Wygląda na to, że w tym roku pobijemy rekord. Bardzo nas to cieszy, bo dzieci dzięki temu dowiadują się o zagrożeniach, o tym, jak ich unikać i jak bezpiecznie i pozytywnie korzystać z sieci. Bezpieczny internet zaczyna się od kształcenia postaw. Dlatego edukacja cyfrowa musi się zaczynać po pierwsze bardzo wcześnie. Uczulamy rodziców, żeby już najmłodsze dzieci zabierali w świat cyfrowy, jednak towarzyszyli im w tej drodze. Uważam, że powinno się to dziać na początkowym szczeblu edukacji, to znaczy nie w gimnazjum czy też w liceum, tylko już w podstawówce, dlatego że im starsze jest dziecko, tym bardziej jest utwierdzone w swoich przekonaniach. Praktyczna wymiana doświadczeń, dyskusje o tym, również dyskusja z młodymi ludźmi. To nie tylko dyskusja dorosłych o młodych ludziach, ale również młodych ludzi o samych sobie i o tych problemach, które ich dotyczą. Bardzo budujące jest to, że zarówno dla młodych uczestników, bo było kilkoro licealistów, jak i dla ekspertów, tych, którzy szkolą nauczycieli, te zagrożenia były bardzo podobne. Oni mówili o cyberprzemocy, mówili o hejcie, mówili o weryfikowaniu informacji, więc to znaczy, że mamy jakieś wspólne pole, mamy jakąś przestrzeń do porozumienia. Podczas dzisiejszej konferencji inaugurujemy kampanię Chroń dziecko w sieci. Kampania adresowana jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zwracamy im uwagę na problem szkodliwych treści i pokazujemy im, jak chronić dzieci przed szkodliwymi treściami, jak pornografia, przemoc czy mowa nienawiści. Wdrażamy różnego rodzaju rozwiązania techniczne, które pozwalają właśnie korzystać z Facebooka bezpiecznie. Zdajemy sobie sprawę, że same narzędzia na platformie nie zawsze wystarczają. I dlatego bardzo się cieszymy, że jest nam dane działać w partnerstwie z takimi organizacjami jak FDDS lub jak NASK, żeby rozwijać takie proaktywne działania, które już będą bezpośrednio trafiać do użytkowników, do młodzieży.